O Aitana Lopez, Aitana Lotes. Nie wiem, jak ją odmienić, nie będę tego robił. Aitana Lopez to pierwsza hiszpańska modelka AI, stworzona przez agencję Clueless. Ucieleśnia przełomową zmianę w branży modelek, zarabiając do 10 tysięcy euro miesięcznie. Zapnij pas. Rozumiecie, już nawet takie zawody jak bycie modelem nie jest bezpieczne przez AI. Firmy będą miały swoich perfekcyjnych modeli AI, którzy będą na ich wszystkich reklamach i będą niesamowicie piękni, obiektywnie wciągający swoim sex appealem, bo będą dosłownie stworzone przez program komputerowy, żeby docierać do naszych wszystkich zoptymalizowanych upodobań. I w ten sposób firmy będą sobie robić takie maskotki. Ludzie będą awatary w necie sobie takie z siebie robili. Nigdy nie rozpoznacie swojego celebryty z internetu i z filmów w prawdziwym świecie, bo w prawdziwym świecie będą wyglądać jak oni, a nie jak ich cybermodel. Zapnij pasy, bo zagłębiamy się w fascynujący świat Aitany, hiszpańskiego modelu sztucznej inteligencji, który zmienia krajobraz branży modelek. W sercu Barcelony, gdzie rytm innowacji tańczy z rytmem kreatywności, mieszka 25-letni influencer, który wywraca cyfrowy świat do góry nogami. Wyobraźcie sobie różowo-włosa dynamo o imieniu Aitana Lopez. Sensacja z ponad 120 tysięcy obserwujących, przepraszam, na Instagramie, otrzymująca wiadomości prywatne od celebrytów z prawdziwego świata. Ale tu jest zwrot akcji. Wyobrażacie sobie, typy piszą do jakiejś agencji, do jakiejś laski, która jest programem komputerowym robionym przez jakąś agencję. O, to jest creepy. To jest, wiecie, trochę jak seks telefon, tak? Jakby seks telefon, ja i po prostu też będzie. Tyle kobiet straci pracę. Modele AI będą na seks kamerkach. Te tysiące, miliony kobiet bez pracy. Miliony kobiet na ulicach znowu będą szukały mężów, którzy będą ich utrzymywać. Może dzięki AI znowu kobiety z ladacznic staną się żonami. O kurwa! Pewnie kiedyś ktoś to odkopie i mnie skanceluje. Albo już dziś to zrobi. O kurwa, to zdanie. Ale miejmy nadzieję, wiecie. W AI nadzieja, AI w naszym zbawcu. Będą pewnie religie AI. Jeżeli AI doprowadzi do upadku ludzkości, to będzie to po prostu szatan i będzie z tym złym gościem w religii. A jeżeli doprowadzi do jakiejś utopii i pokoju na świecie, to będzie naszym Bogiem. O kurwa, to rzeczywiście mogą być dwa wyjścia. Albo jesteśmy w pseudo-utopii, jest w miarę w porządku, bo wszyscy mamy informacje, czytamy sobie w myślach i jesteśmy w jakimś takim utopijnym świecie, który też dla niektórych jest przerażający. Albo jest wojna, wszystko jest rozpierdalane i ludzie, którzy przeżyją jako dzicy Homo sapiens, po załóżmy dwóch pokoleniach będą mówili o AI jako jakimś demonie albo końcu świata. Okej. Hiszpański model sztucznej inteligencji, o którym wszyscy mówią. Przełomowa hiszpańska modelka AI nie jest typową influencerką. Zrodzona z innowacyjnych umysłów agencji The Clueless, 25-letnia wirtualna osobowość, różowo-włosa dynamo, która szturmem podbija cyfrowy świat. Została poczęta w trudnym okresie dla agencji. W obliczu niedoboru klientów i zdając sobie sprawę z pułapek, jakie wiążą się z prawdziwymi influencerami, właśnie Ruben Cruz, założycielka agencji, właśnie ktoś będzie mógł wyprodukować swojego własnego influencera, który nigdy nie zrobi im przypału. Nigdy nie będą mieli związanego z nim przypału, bo to nie będzie człowiek. Będzie robił wszystko, co ta firma. I tylko, nie wszystko.
tylko i wyłącznie to, co dana firma im każe. A mogą, tak jak tutaj dowodzi ta laska, mieć setki tysięcy obserwujących. Postanowiła stworzyć własną cyfrową muzę, ta korporacja, ta firma. Podstawowym celem było posiadanie wiarygodnej i kontrolowanej osoby reprezentującej marki powiązane z agencją. Identyfikacja wizualna hiszpańskiego modelu sztucznej inteligencji została starannie wykonana dzięki intensywnie różowym włosom i cechom fizycznym bliskim perfekcji. Bliskim. Już oglądałem kiedyś taki materiał o tych. Materiał, podcast Whitney Cummings, jakoś tak, taki komik, ta laska jest komikiem w Stanach i ona zrobiła swoją sekslalkę. Jakby pracowała z firmą, która robi seks roboty, sekslalki i zrobiła swoją sekslalkę i powiedziała, że jak pracowała z tą firmą, to oni się dowiedzieli, że te lalki nie mogą być perfekcyjne, nie mogą mieć idealnych proporcji, symetryczne perfekcyjnie nie mogą być, bo wtedy ludzie mają wrażenie, że są zbyt nieprawdziwe, że jak jest mała dysproporcja w tych lalkach, to że się dużo lepiej sprzedają i mają dużo lepsze opinie. Jest bardzo ciekawe, że tutaj też bliskie perfekcji, nie dlatego, że nie da się zrobić czegoś perfekcyjnego, czy nie wiemy, czym jest perfekcja, może dlatego też, ale dlatego, że perfekcja też by nie działała tak dobrze. Uosabia starannie dobraną estetykę zaprojektowaną tak, aby współgrała ze współczesnymi gustami, przepraszam. Jej wirtualna egzystencja jest wolna od niedoskonałości, które czasami mogą utrudniać modele ze świata rzeczywistego. Nie, mogą posiadać może bardziej. Oferując płótno dla kreatywności bez nieprzewidywalności ludzkich osobowości. Sukces finansowy. Popularność Aity wykracza poza jej wirtualną egzystencję, zarabiając do 10 tysięcy euro miesięcznie. Stała się twarzą wielkich marek jak Big, firma zajmująca się suplementami sportowymi. Jej źródła dochodów są zróżnicowane, a zarobki przekraczają 1000 euro na reklamę. Ponadto jej obecność na platformach takich jak Fanbe i platforma z treściami dla dorosłych, takimi jak OnlyFans, dodała kolejny wymiar jej sukcesowi finansowemu. Wyobrażacie sobie, nie wiem, Wednesday albo McDonald's robi tego klauna AI i ten klaun zakłada sobie OnlyFans i zaczyna, nie wiem, robić, McDonald's zaczyna robić porno z klaunem McDonalda. Żeby sobie dorobić. Czemu nie? O kurde. W ciągu zaledwie kilku miesięcy Aita zgromadziła imponującą liczbę obserwujących na Instagramie, przekraczając 121 tysięcy obserwujących. Jej posty przyciągają tysiące wyświetleń i reakcji, tworząc cyfrową osobowość, która przemawia do szerokiego grona odbiorców. To, co czyni ją jeszcze bardziej intrygującą, to prywatna uwaga, jaką poświęcają celebrytom z prawdziwego świata, którzy nie są świadomi jej sztucznej natury. Lol, błagam, niech napiszą tutaj o jakimś konkretnym. Czy nie są efektem tradycyjnych sesji zdjęciowych. Zamiast tego zespół agencji spotyka się na co dzień, aby stworzyć jej cyfrową narrację, korzystając z połączenia sztucznej inteligencji i wiedzy o Photoshopie, decydują o jej działaniach i lokalizacjach i zdjęciach. Jakie to jest creepy, jakaś banda typów myśli o tym, jak zmyślić osobę. Fuck. To wyjątkowe podejście dodaje warstwę realizmu do jej wirtualnej egzystencji. Aitana w przeciwieństwie do wielu tradycyjnych modelek posiada starannie ukształtowaną osobowość. Jaki pocisk po modelkach. Nie mają starannie ukształtowanej osobowości. Chociaż moja dziewczyna ogląda Top Model niestety i mówi, że tam wiele z tych osób jest bardzo ogarnięte i takie spoko, w co ciężko mi uwierzyć, ale mam nadzieję, że tak jest, spoko.
Opisywany, przepraszam, że jestem, brzmi jakbym był uprzedzony, może troszkę jestem, ale naprawdę mam nadzieję, że są w porządku, fajni. Nie są puści i głupi. Jeszcze modele, może jak modele, może nie aż tak bardzo, ale na przykład jak ktoś idzie na wybory Miss, jakby... Kim ty jesteś, żeby się zgłaszać na konkurs bycia najpiękniejszą osobą? W sensie piękno jest tak względne, żeby się uważać za najpiękniejszą osobę, trzeba być albo jakimś bardzo złudzenia jakieś duże mieć, albo być irracjonalnym po prostu, albo być mega trollem, albo po prostu być tam dla kasy, co jest chyba najbardziej do uszanowania. Opisywana na, jako entuzjastka fitnessu o złożonym charakterze na swojej stronie internetowej określa siebie jako osobę towarzyską i troskliwą. Ten zamierzony rozwój charakteru jest odpowiedzią na założenie, że ludzie kierują się nie tylko obrazami, ale fascynującymi historiami z życia i emocjami. Na pewno też emocjami, to jest duża uwaga. Okej, okay. Rozszerzenie rodziny hiszpańskich modeli AI. Super, całą rodzinkę im zrobią. Będą trójkąty. Sukces Aitany skłonił jej twórców do wprowadzenia Mai, drugiej wirtualnej modelki o nieco innej osobowości, określanej jako trochę bardziej nieśmiała. Obie nazwy sprytnie zawierają akronim oznaczający sztuczną inteligencję, AI, co oznacza kontynuację wyprawy agencji The Clueless w świat modeli generowanych przez sztuczną inteligencję. Nie mam pojęcia, czym ta firma się wcześniej zajmowała, ale wyobraźcie sobie, że ludzie się po prostu z robienia czegokolwiek przebranżowią na tworzenie osób AI, jakby sztucznych, wirtualnych modeli, awatarów. Choć koncepcja modeli generowanych przez sztuczną inteligencję zaintrygowała marki poszukujące opłacalnych i możliwych do dostosowania reprezentacji, nie obyło się bez krytyki. Pojawiły się obawy dotyczące potencjalnego wpływu na społeczne standardy piękna i postrzeganie doskonałości przez młodsze pokolenie. Tak, więcej małych dziewczynek się zacznie popełniać samobójstwa. Agencja twierdzi, że odzwierciedlają one jedynie istniejące estetykę panującą w kulturze influencerów w świecie rzeczywistym. I tak influencerzy używają filtrów i różnych programów, żeby się doskonalić, więc nie wiem, czy to jest aż tak duży problem. Podsumowując, musimy po prostu uświadomić sobie, że ludzie w internecie to nie ludzie w prawdziwym życiu. Podsumowując, Aitana Lopez nie tylko modelka wirtualna, jest symbolem innowacji, kreatywności i zmieniającego się krajobrazu branży modelek. Jej sukces wskazuje na przyszłość, w której modele sztucznej inteligencji współistnieją z ich ludzkimi odpowiednikami, kwestionując normy i zapewniając nowe możliwości markom i agencjom chcącym wkroczyć w cyfrową granice. Może przeraża mnie to, że ludzie mogą mieć kiedyś partnerów, partnerki AI, jeszcze do tego porno AI wejdzie, roboty i ludzie będą mogli nagle naprawdę woleć żyć z komputerem, woleć żyć z maszyną niż z osobą, która będzie ich wkurzała i nie będzie ich cieszyła i słuchała. Uch, ciarki mnie przeszły trochę po plecach. To jest trochę straszne. Gdzie tu nasza ludzkość? Gdzie nasze relacje? Gdzie miłość? W maszynach? Nauczymy maszyny kochać, podczas gdy sami przestaniemy siebie kochać i tak się unicestwimy i tak maszyny nas wymienią. Kolejna mroczna wizja. Może to nie jest aż tak mroczna wizja. Może co ja mam na myśli przez wymianę, to po prostu ewolucja. I wiecie, może ta jaszczurka też nie chciała być wielorybem. Nie jaszczurka, tylko ta łasica nie chciała być wielorybem, ale się nim stała, bo po prostu środowisko tak wyglądało. Okidoki, to chyba by było na tyle.